ukraińskim Sacharowem, człowiekiem wielopłaszczyznowym, który wchłonął w siebie mądrość tego świata. Ten niezwykły obywatel Ukrainy dysponuje intelektem o unikalnej skali i rozległości, encyklopedyczną wiedzą i biografią, w której zlewa się w jedną całość powieść fantastyczna, kryminał i thriller. Samego twórcę usiłowano zdeptać, zlikwidować przy pomocy sił, które mają za zadanie troszczyć się o bezpieczeństwo państwa. Borys Wasyliewicz Bołotow. Urodził się w 1930 roku w jednym z miasteczek okręgu Ulianowskiego w rodzinie rosyjskiego robotnika. Już w piątej klasie okazało się, że dysponuje silnym biopolem. W 1955 roku, kiedy Bołotow zakończył studia na uczelni elektrotechnicznej w Odessie i odbył obowiązkową służbę wojskową, zainteresował się możliwościami biopola, próbował je modelować i zrozumiał, że sam nim dysponuje. Zaczął analizować inne sposoby leczenia. Zrozumiał sekrety starożytnej medycyny tybetańskiej i ludowej. Pojął możliwości ziół leczniczych i homeopatii. Całe dalsze życie Borysa Bołotowa przekształciło się nie w zwykłą walkę uczonego o uznanie, lecz walkę człowieka o przeżycie w świecie, który nie toleruje twórczych jednostek. Lecz bez względu na otwarte prześladowania, którym towarzyszyły zwolnienia z pracy i nacisk ze strony władzy, świat nauki poważnie zainteresował się opracowaniami Bołotowa i nieoczekiwanymi oszałamiającymi efektami tych opracowań. Przedstawiciele zagranicznych firm zaczęli ciche oblężenie uczonego. Wiosną 1977 roku ukończył 30-letnią pracę nad książką Nieśmiertelność jest możliwa, której maszynopis składał się z 13 tomów. W trzech z nich opisał 2000 roślin leczniczych, 6000 przepisów sprzed 1000 lat, metody leczenia nietradycyjnymi sposobami. Jedna z tych książek nosiła tytuł Jak nie chorować i nie starzeć się. Nieśmiertelność. Oto co naprawdę fascynowało naukowca. Książka nie była czysto medyczna. Skomplikowana symbioza filozofii, socjologii, medycyny, a nawet fizyki jądrowej udzielała obszernych odpowiedzi na bardzo wiele kwestii związanych z naszym istnieniem. Wyraźnie dowodzi efemeryczności idei komunistycznej, zbrodniczej istoty wojny afgańskiej, ignorancji polityki partyjnej. Prześladowania dysydenta po publikacji książki przybrały charakter wojny na śmierć i życie. Pewnego razu Bołotowa niemal zamordowano w pociągu. Wiele wskazuje na udział KGB w zamachu. Jeszcze przez półtora roku zamykano naukowca w klinikach psychiatrycznych, wykonując niekończące się badania i eksperymenty. Bito go, poniżano, usiłowano zniszczyć psychicznie i fizycznie. W 1984 roku odbyła się rozprawa. Wyrok był w pełni przewidywalny, jeśli weźmie się pod uwagę kurs, jaki obrała władza. Za bezprawne leczenie i za brumienia. Genialnego uczonego posadzono za kraty na 8 lat. To wydaje się niewiarygodne, lecz właśnie w warunkach więziennych Bołotow uzyskał setkę nowych, nieznanych nauce pierwiastków chemicznych. Siedząc w więzieniu, Bołotow utrzymywał stałą łączność ze światem naukowym, wysyłając podania o zatwierdzenie wynalazków, przy czym szereg z nich zostało wdrożonych w przedsiębiorstwach, zanim jeszcze skończył odsiadywanie wyroku. Został rehabilitowany z powodów politycznych w maju 1989 roku, lecz nadal siedział, odbywając wyrok z paragrafów kodeksu karnego. 16 maja 1990 roku na zebraniu założycielskim Akademii Rosyjskiej i Światowej Fundacji Pomocy Uczonym, Nowatorom, Wynalazcom, Działaczom Kultury niedawny więzień wygłosił wykład na temat najważniejszego odkrycia swego życia – tablicy zawierającej ponad 10 tysięcy pierwiastków, w stosunku do której tablica Mendelejewa stanowi jedynie szczególny przypadek. Te nowe, nieznane tradycyjnej chemii i fizyce jądrowej pierwiastki chemiczne nazwano izosterami. Podobnego przewrotu Bołotow dokonał w chemii. W chemii Bołotowa zwykłe pierwiastki chemiczne okazują się jedynie kwasami, zasadami
i solami pochodzącymi z reakcji z udziałem jonów wody litowej, a jądrowe przekształcenia pierwiastków stanowią istotę samych reakcji. Na koncie Borysa Wasyliewicza jest obecnie 150 wynalazków, na które uzyskał zaświadczenia autorstwa. Tryliony Bołotowa ukrywają się w 10 zaproponowanych przez niego technologiach naukowych. Są to materiały pionowe na bazie minerałów i metali, których trwałość przewyższa wszystkie znane obecnie materiały. Jest to uzyskany i wypróbowany przez Bołotowa supertrwały krzem o właściwościach diamentu. Jest to czysta, ekologicznie energia jądrowa na bazie fosforu i innych lekkich pierwiastków, do której łatwo przystosować istniejące elektrownie. Możliwe jest pozyskanie wody z powietrza, która rozwiąże wiele problemów w regionach pustynnych. Produkcja papieru z bazaltu i innych minerałów, które ocalą nasze lasy przed wyrębem. Enzymy przyspieszające wzrost i zwiększające produktywność roślin i zwierząt hodowlanych. Bołotow ma też idee ekologiczne. Wyprowadzenie radionuklidów z organizmu porażonych promieniowaniem ludzi oraz ratunek dla Morza Kaspijskiego i Jeziora Aralskiego. Bołotow opracował unikalną teorię walki z chorobami uznawanymi za nieuleczalne, na przykład z rakiem. Opiera się ona przede wszystkim na zasadzie dwoistości, która pozwoliła autorowi podejść do zagadnienia nowej formy syntezy biomasy nazwanej przez niego beta-syntezą. Opracowana przez autora teoria pozwoliła mu stworzyć praktyczną metodę leczenia wielu chorób i uzyskać całe spektrum niechemicznych środków leczniczych opartych głównie na zastosowaniu enzymów fermentacji kwasu mlekowego, roślin leczniczych niedysponujących szkodliwym lub toksycznym działaniem. Rezultaty praktycznych badań w pełni potwierdziły zasadność proponowanej przez Bołotowa teorii raka. Dzięki niej uratowano wielu przychodzących do autora beznadziejnie chorych na raka czwartego stopnia. Opracowane metody walki z nowotworami i przerzutami mogą być stosowane w każdym okresie choroby. Są szczególnie cenne we wczesnych stadiach, a także jako środki profilaktyczne i zapobiegawcze. Proponowana przez Bołotowa teoria otwiera przed nami wiele tajemnic przyrody. Bołotow nie odrzuca wiedzy zgromadzonej przez ludzkość. Po prostu podąża inną drogą, pamiętając o tym, co osiągnięto przed nim, lecz nie opierając się na tych uczonych, którzy tworzyli wcześniej. Specjaliści twierdzą nawet, że Bołotow zignorował fizykę wykładaną w szkołach i na uniwersytetach. Poddał w wątpliwość wszystko, z czym się stykał i jak kiedyś Newton postawił przed sobą zadanie rozwiązania wszystkich zadań od początku do końca samodzielnie. Ciekawe, że jego najcenniejsze idee zostały odrzucone jako niewiarygodne. Niektóre technologie naukowe Bołotowa są jeszcze zbyt skomplikowane, by zrozumieli je nie tylko urzędnicy zajmujący się nauką, lecz również prawdziwi uczeni. Nie chce on niczego udowadniać oficjalnej nauce i woli mieć do czynienia z praktykami, rosyjskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami. Nie uznaje żadnych oponentów, gdyż sformułował prawdę. 384 zasady, na bazie których stworzył 384 technologie naukowe obejmujące całą naukę światową. Aktualnie wy napisali całą serię książek, która no jest bardzo popularna w Ukrainie, w krajach SNG, a już wiemy, że pierwszy egzemplarz waszej książki został opublikowany w języku polskim i ma szansę no, być bestsellerem na tym rynku. Myślę, że polski czytelnik najbardziej byłby zainteresowany odpowiedzią na jedno pytanie. Dlaczego wy proponujecie zakwaszać organizm wtedy, gdy wszyscy wokół was uważają, że organizm должно się odkwaszać? Bo to jest właśnie ten экземпляр этой новой книжки. Вопрос, конечно, очень сложный. К
Kwestia oczywiście jest bardzo skomplikowana. Napisałem przecież fundamentalne dzieło, które nazwałem Nieśmiertelność jest realna. Dzieło składa się z 13 części, a mamy tu tylko 6. Ten trud nazywa się Bezśmiercie eterialne. Czyli to cała seria książek, da, która obejmuje cały spektrum wiedzy, tak? Tak. Bezśmiercie eterialne. Analizowałem kwestię nieśmiertelności na przykładzie rodziny pszczół. Rodzina pszczół jest nieśmiertelna. Śmiertelne są pszczoły, a sama rodzina jest nieśmiertelna. W istocie nie istnieje nic poza pszczołami. Dzięki ich życiu powstaje rodzina. Rodzina to pewnego rodzaju informacja. W istocie, oprócz pszczół w roju, niczego więcej nie ma. Jednak dzięki ich życiu rodzi się pojęcie rodziny. W rzeczywistości są tylko pszczoły. I więcej w roju niczego nie ma. Ich zachowanie podporządkowane jest prawu, które nazywamy rodziną. Na zasadzie analogii możemy rozważyć rodzinę komórek jakiegoś narządu, na przykład wątroby. Oto są komórki wątroby. Nie widzimy niczego oprócz komórek. Komórki są śmiertelne, lecz sama wątroba jako narząd okazuje się nieśmiertelna. Nie ma pojęcia narządu wątroby. Są tylko komórki, które widzimy. Wszystkie one są śmiertelne. A narząd wątroba to tylko informacja. W rzeczywistości nie ma żadnej wątroby. Są tylko komórki wątroby. W każdym narządzie widzimy wyłącznie komórki. Narząd powstaje w naszych myślach, podobnie jak rodzina pszczół. Są tylko pszczoły i nic więcej. Jednocześnie rodzina niesie w sobie jakąś informację. Podobnie z narządami. Nie istnieją, a są tylko komórki. A ponieważ ich nie widzimy, mówimy, że są narządy. Jest też organizm ludzki, ale on też nie istnieje. Są tylko komórki różnych narządów. I organizmu też nie ma, a my sobie tylko wyobrażamy jakąś istotę, której w rzeczywistości nie ma, a są tylko komórki. Jednak informacja o człowieku jest nieśmiertelna. Dlatego tak się złożyło w przyrodzie, że życie rodzi się z dwóch komórek. Rodzi się i wyrasta w organizm. Wyrasta w dorosły organizm. A jednak go nie ma. Jest tylko informacja, która jest nieśmiertelna. Komórki narządów są śmiertelne, a jednak informacja o narządzie zostaje zachowana. Podobnie zachowana zostaje informacja o organizmie. Jest tylko klietki, klietki organów, a nie śmiertne. No nie zmieniają się, a informacja o organie zachowuje się. Także zachowuje informacja o organizmie. Dlatego załóżmy, że ktoś umarł. Patrzymy na zmarłego, u którego zatrzymało się serce i on nie oddycha. Mówimy, że umarł. W rzeczywistości, jeśli spojrzymy na komórki narządów, to wszystkie one żyją i narządy wszystkie żyją. A człowiek umarł. Grzebiemy żywego człowieka. Wszystkie jego narządy są żywe, ale on nie oddycha i serce mu nie bije. To jakby sen. Dlatego śmierć nie istnieje. Co prawda, serce nie bije i płuca nie działają, ale wszystkie komórki są żywe. A więc
narządy są żywe. Czyli można człowieka reanimować. Jeden tom mojej książki zatytułowany jest Reanimacja zmarłych. Załóżmy, że człowiek umarł miesiąc, dwa miesiące albo rok temu, a komórki nie umierają. A komórki nie umierają. Komórki tylko się dzielą. I takie zachowanie nazywamy śmiercią. Takiego umarłego można reanimować. Można uzyskać to, że serce znów zabije, a płuca zaczną oddychać. I człowiek znów zacznie żyć własnym życiem. Człowiek jest nieśmiertelny, ponieważ to informacja, a informacja nie może umrzeć. Śmiertelne są komórki, przy czym komórki nie umierają, tylko się dzielą. Śmiertne klietki, a klietki nie umierają, tylko dzielą. Pan Zasilewicz, a jak kwaśne środowisko wpływa na tą nieśmiertelność człowieka? Jak jak kisłotne środowisko wpływaje, no, i ma wpływ jakoś na człowieka? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Rozważmy to z punktu widzenia fizyki. Twór pierwotny to aminokwas. Aminokwas to związek kwasu z zasadą. Grupa aminowa charakteryzuje zasadowość, a grupa karboksylowa – kwasowość. Zgodnie z fizyką, połączenie aminokwasów tworzy kwasy, które są białkami. I oto aminokwas. To czynnik białkowy. Składa się z grupy aminowej i karboksylowej. Aminokwas składa się z grupy zasadowej i kwasowej. Struktury białkowe tworzą komórki. Komórka też niejako składa się z dwóch połówek. Jedna połowa jest kwaśna, a druga zasadowa. Komórka, kiedy staje się dojrzała, dzieli się na dwie kolejne komórki. Jedna połowa jest kwaśna, a druga zasadowa. Lecz jeśli zaobserwujemy życie człowieka, to w ciągu roku liczba komórek nie zwiększa się. Na początku jest ich miliard i po roku nadal jest miliard. Jak to się dzieje? Komórki dzielą się, ich liczba się podwaja i połowa komórek umiera. Wszystko zależy od środowiska życia komórek. Jeśli środowisko będzie zasadowe, to przeżyją komórki zasadowe. Jeśli środowisko będzie kwaśne, to przeżyją komórki kwaśne. Z doświadczenia biologii wynika, że wszystkie zdolne do życia komórki chorobotwórcze są zasadowe. I dlatego człowiek dąży do zastąpienia środowiska zasadowego środowiskiem kwaśnym. W środowisku kwaśnym rozwijają się komórki, dla których to środowisko jest korzystne. Wszystkie болезнетворne istoty, one w ciele żyją. Щелочи живущие. И поэтому человек стремится среду обитания клеток поменять из щелочи живущих в кислую среду. А в кислую тогда в кислой среде начинает больше размножаться клеток кислотных живущих. Niedawno znalazłem w internecie doniesienie o tym, jak z dna wyschniętego jeziora wydobywano żyzną, czarną glebę, którą nawożono pola. Przypadkiem znaleziono w niej zaschniętego krokodyla. Leżał tam 300 lat, a kiedy go polano wodą, on ożył. Rzecz w tym, że sok żołądkowy krokodyla jest bardzo kwaśny. Jest tak kwaśny, że krokodyl może zjeść całego byka z rogami i kopytami.
Kiedyś krokodyl zjadł byka jednego z rolników i kiedy zabito tego krokodyla, to w żołądku znajdował się tylko dzwonek i plastikowa nitka, a rogi i kopyta tego byka zostały strawione. Było to działanie silnych kwasów. I wszystkie roga i kopyta byka wszystko przewaliło. I okazuje się, że to dzięki u niego silnych kwasów. W encyklopedii Britannica W encyklopedii Britannica zamieszczono informacje o życiu krokodyla. Okazało się, że środowisko wewnętrzne krokodyla i człowieka jest zbliżone pod względem składu. Mam tutaj w słoiku sok żołądkowy krokodyla. Mówię ludziom, że mogą go pić, ale w postaci rozcieńczonej z wodą. Na szklankę wody łyżka stołowa soku żołądkowego z krokodyla. Ten sok żołądkowy zawiera 34 składniki. 8 aminokwasów egzogennych, 21 aminokwasów cyklu Krebsa, kwas pirowinogronowy, acetylosalicylowy, bursztynowy, a także kwas solny, siarkowy, azotowy. W zasadzie jest to sok żołądkowy, a sok żołądkowy człowieka wytwarza się w ilości od 3 do 13 litrów. Jest to kwas. 13 litrów. Po co jest on kwaśny? Życie komórek to fermentacja. Fermentacja może być tlenowa i beztlenowa. Życie naszych komórek jest tlenowe, a więc octowe. W naszym organizmie powstaje litr octu na dobę. Ze względu na to, że używamy odzieży i jesteśmy odizolowani od tlenu, to nieraz tego octu jest mniej. Dlatego musimy uzupełniać kwasy w organizmie. Procesy utleniania i zakwaszania są u nas osłabione. Musimy zasadniczo utrzymywać środowisko kwaśne, a medycy uważają, że trzeba się alkalizować. pH 7 i 4. Niestety oni nie rozumieją, czym jest pH. Nie znają się na elektrotechnice. pH związane jest z prądem. Prąd zawsze jest jednakowy. Taki sam jest na ciele, jak we krwi. Jednak pH zmieniają składniki krwi, takie jak erytrocyty, trombocyty, leukocyty czy hemoglobina. Dlatego nie można oceniać pH według kwasowości krwi. To niewłaściwe. pH należy określać według kwaśności moczu. Mocz jest oczyszczony ze składników krwi. pH powinno wynosić około 5 jednostek. Wtedy jest właściwe. Jak walczyć z wirusami w organizmie? Na przykład z wirusem Epsteina-Barra. Widzimy, że mnóstwo Polaków boryka się z tym wirusem. Testuje się metodą Wola, wirus Epstein-Barr, a on jest onkologicznym wirusem, onkogennym. Tak. Nie dać mu szansy, zmienić mu środowisko. Po prostu. Odpowiedź jest właściwie no super prosta. Jeśli on rozpowszechnia się w określonym środowisku, to mu to środowisko zmienić. A jak zmienić? No zmienić pH. A jak zmienić pH? No bardzo serdecznie. Muszę to uzupełnić z punktu widzenia medycyny. Konkretnie z punktu widzenia medycyny ludowej. Zapytałem lekarza. Szanowny panie, czym się pan zajmuje? Na takie pytanie lekarz odpowiedział. Jak wszyscy lekarze, leczę choroby. Bardzo dziękuję, ma pan dobrą pracę. Dobrze pan robi, że leczy choroby. Tylko, że choroby mają przyczyny i skutki.
A co pan leczy? Przyczynę czy skutek? Lekarze mówią, że leczą wyłącznie skutek. Przyczyny nie znają. Nigdy nie poznają i nawet nie próbują jej dociec. Interesuje ich tylko skutek. Dziękuję lekarzom za wyznanie. Przyznajecie się, że leczycie tylko skutki. Potem biorę słownik filozoficzny Dala. W słowniku tym wytłumaczono, co oznacza słowo skutek. Skutek to coś oddalonego w czasie. Mamy teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Przyszłości jeszcze nie ma. Powiedzmy, że za 3 lata będzie zaćmienie słońca. Ale jeszcze go nie ma. Czyli przyszłości jeszcze nie ma. Przeszłości też nie ma. Było zaćmienie słońca, ale już minęło. A teraz zaćmienia nie ma. Czyli przeszłości też nie ma. Istnieje tylko teraźniejszość. A lekarze nie zajmują się teraźniejszością. Nie zajmują się przyczynami. Nie leczą ich. Leczą tylko to, co minęło. Tak jakby obywatel machał ręką za pociągiem, który odjechał z peronu. A konduktor z ostatniego wagonu pokazuje mu: o tak, my już odjechaliśmy, a ty już nic nie możesz zrobić. Czyli pociąg jest już w przeszłości. Medycy leczą to, czego już nie ma. Podają lekarstwa na to, czego nie ma. Kim w takim wypadku jest medyk? Delikatnie mówiąc, zwykłym oszustem. Medycyna to pompa, która wysysa z nas pieniądze i wpycha do własnej kieszeni. Jak odnosi się do tego medycyna ludowa? Dajcie mi tu książkę. Nie tę. Tę. To bardzo stary przepis. Znany już 6000 lat temu. Chorób jest nieskończenie wiele, a przyczyn wywołujących te choroby jest tylko 9. A dokładniej 12, bo ja osobiście znalazłem jeszcze 3 przyczyny. Tak więc nie należy leczyć chorób, tylko usuwać przyczyny. Jedną z przyczyn jest brak soli w białej krwi. Co to oznacza? Biała krew to limfa. Limfa utraciła sól. Człowiek się poci, a pot jest słony. W ten sposób tracimy sól. A mówi się, że soli nie wolno jeść. Do tego jeszcze słuchamy bredni białych fartuchów, którzy mówią, żeby nie jeść soli, że sól to biała śmierć. A jak będziecie jeść sól, to jutro przed obiadem umrzecie. Wyobraźcie sobie, jacy są bezczelni. Nawet nie pozwalają zjeść obiadu. Każą umrzeć przed obiadem. Ale sól jest potrzebna. Dlaczego? Spójrzcie na Morze Martwe. W tym morzu nie żyje żaden pasożyt, żaden mikroorganizm, żaden wirus ani komórka rakowa, żaden wirus opryszczki. Nie jeden parazit, nie jeden mikrob, nie jeden wirus, nie rakowa klatka, nie sarkoma, nie karcinoma, nie melanoma, nie wirus-infekcji, nie wirusy гепатита. Ничегошеньки, ничего не живет. И они сами же отвечают. Autorzy sami odpowiadają na pytanie, dlaczego byty chorobotwórcze nie żyją w słonej wodzie, którą oni nazywają Morzem Martwym. Dlatego, że wszystkie czynniki chorobotwórcze są słodkowodne, żyją tylko w słodkiej wodzie. Podobnie jak szczupak, który żyje w słodkiej wodzie. Nie można go przenieść do wody słonej. Podobnie karaś, okoń słodkowodny, sander słodkowodny i tak dalej. Przede wszystkim należy przywrócić sól limfie. Starożytni lekarze mawiali, że limfa musi być słona. Trzeba ją dosalać.
jak należy dosalać limfę. Moczy się ciało w wannie i na mokre ciało sypie się sól. Potem wkłada się worek na ciało, żeby sól się nie spłukiwała i wchodzi się do wanny w tym worku. Woda powinna być gorąca, 40 do 42 stopni. Skóra będzie wydalać toksyny i pobierać sól. 10-15 minut i człowiek już nie będzie w stanie na nic zachorować. Ja, mimo że niedługo będę mieć 84 lata, na nic nie choruję. Nigdy na nic nie chorowałem i niestety nie jestem w stanie na nic zachorować. Dlaczego niestety? Bo lekarze nie chcą wysyłać mnie na leczenie. Nieraz chciałbym porządnie odespać, ale lekarze mówią, że jestem zdrowy i nie wysyłają mnie na leczenie. A почему, к сожалению, потому что мне врачи лечения не дают. Мне иногда так хочется поспать. А так болел и дальше бы лечение. No, z tego co ja wiem, to podstawowy racjon Borysa Wasylewicza, taki powiedziałbym, no właściwie jeżeldniewny, to ta mała rybka, jak ona, tiulka, jak Borysa Wasylewicza? Tiulka, o, tiulka, takie maleńkie jakby szprotki, tylko solone, pradają w Ukrainie. O, Borys Wasylewicz taką tiuleczkę, jedną, drugą, trzecią, kromeczkę czarnego chleba i tą porcję, tą podstawową porcję soli, on po prostu z tą tiulką bierze od siebie. A w Polsce tego ja nigdy nie spotykał. Śledź, tak? Tak? Śledź tak, korenny tak, i tak dalej. No tiulki jako takie, tej małej, gdzie łapiesz ich, prosto zgryz i poszedł dalej. A to dla Borysa Wasylewicza wodka bołotowa, czyli ta mieszanina kwasów, tiuleczka, fermenty, kisłoty, tak? Nastojki takie kisłego typu. O, to podstawowy racjon. To pierwsza przyczyna, to trzeba limfę zasalić. Przede wszystkim należy zasolić limfę. Wówczas będziemy bezpieczni od pasożytów. Drugi problem to gęstnienie krwi u ludzi, a krew gęstnieje, kiedy staje się zasadowa. Wyłącznie w zasadach występują żele. W stanie kwaśnym krew nie gęstnieje, dlatego należy krew zakwaszać. W przeciwnym razie zgęstnieje. W starożytności mawiano, że człowiek nie umiera na choroby, a jedynie na skutek zgęstnienia krwi. Krew nie dochodzi do kapilarów mózgu. Mózg staje się niedotleniony i zatrzymuje się serce i płuca. Mózg to jest kislorodne głodanie i zatrzymuje się serce i lękki.